Witam. Pierwszy dzień maluszków w nowym miejscu. Jak widzę, od razu podzieliły się na trzy grupki. Jedna, zdecydowanie największa grupka, znajduje się o tam za filtrem. Tutaj o za grzałeczką. Tu sobie pływają. Druga grupka, tego najtrudniej zobaczyć, ale jest o tutaj, w tym miejscu, w tym narożniku. I trzecia grupka, o tu, w tym narożniku. Całkiem liczna też. I kieryski rozsiane po całym akwarium praktycznie. No, problem jest tylko, widzę, z naświetlaniem. O, tam piękna grupa teraz wypłynęła. No i dobra, nie widać za bardzo maluchów. Czas zatem na pierwsze karmienie. Ja tu mam na skarpecie nieco oczywiście Artemii. No i teraz zobaczę, jak będzie to wyglądało, bo pierwszy raz będę je karmił właśnie w tym akwarium. Jak to się będzie zachowywać? I czy moja teoria, która mówiła, że ciężko będzie je odkarmić w takim zbiorniku, łatwiej jest w małym, jest słuszna. Jak widzicie, Artemia się zaczyna rozpływać już po całym zbiorniku. No i jak były w małym akwarium, to oczywiście od razu tutaj już był atak. Ale wyjątkowo czysto się udało, mało, kurczę, tych... Mało jest, no, jak to się nazywa, skorupek. No widzicie, Artemia już jest po całym zbiorniku rozesłana, ale jeszcze nic nie je jej, bo jeszcze nie doszło w narożniki. A to filtr zaraz to wszystko rozniesie po całym akwarium. Ok, tu nam wyszła ładna grupka, pokazała się. No i pierwsze maluchy, zobaczcie, już znalazły pokarm. O, jak widać, ładnie, jak maluchy już polują. Teraz widać, że się rozpłynęły po całym akwarium, nie siedzą już w takiej gromadce w narożniku, nie siedzą w stadzie. No i widać, jak poszczególne osobniki wyłapują pojedyncze małe Artemie. Zobaczcie na to. Ale to pięknie wygląda. Powiem wam, że radość z odchowywania maluchów jest niesamowita. Piękne statko. 116 sztuk wyszło. 116 sztuk, a to było chyba, nie wiem, połowa ikry się może zrobiła. A ikry i tak było wyjątkowo mało, ponieważ one składały ją do góry nogami i bardzo dużo jajeczek się im odklejało i niestety spadało. No ale takie miejsce sobie wybrały. Dobra, przenieśmy się do drugiego statka, które znajduje się tutaj za grzałką. Jak to statko sobie radzi? No, też sobie wyłapują. Już ta Artemia się rozpłynęła po całym zbiorniku. Część na pewno spadnie na dno, to tam sobie kieryski ją znajdą. A jak widać, tam w tej gromadce też na dnie, widzicie, zasuwają sobie kieryski, buszują. Co oznacza, że no, dla kierysków też coś tam zawsze skapnie. Oczywiście to jest moja teoria, nie jestem żadnym zawodowym hodowcą, ale ja uważam, że kierysek z takimi właśnie rybkami to jest fajna sprawa, bo no na początku, jak jest Artemia, no to tam nie ma znaczenia większego, ale potem, jak zaczniemy karmić jakimś suchym pokarmem, który będzie spadał na dno i tam się psuł, no to fajnie chyba jest mieć tą ekipę sprzątającą w takim samym rozmiarze.
która będzie usuwać wszystko to, co na dno spadnie. Dobra, tutaj muszę niestety nagrywać trochę po skosie. To mnie zmusza do tego trochę ukształtowanie terenu. Już wam pokazuję dlaczego. No ja tutaj mam oczywiście ten swój basen, wiecie, co mam pod akwarium. I pół akwarium jest no niestety za tą osłoną. Ale jest to ze względu bezpieczeństwa, więc nie ma co narzekać. Dobra, my się przeniesiemy w takim razie z powrotem do tego stada. Zobaczcie, jakie piękne statko. Przepięknie to wygląda, jak one sobie łapią tą artemię. O, widać co chwilę, jak to już odpływa. O, już tu blisko podpłynęły. Trzeba trochę... O, to jest coś pięknego. Niesamowite, ale już widzicie, jakie mają brzuszki napchane. Jak to od razu widać. U tych maluszków, bo tych większych... To tak nie bardzo. No i dobra. Tyle z pierwszego dnia karmienia małych skalarków Lionanai. Jak widać są już na tyle duże, że spokojnie radzą sobie w tym większym zbiorniku i wyłapują pokarm. Będą żyć. Będzie dobrze. Thank you.